Wszystkich czytelników Winter6.pl witamy serdecznie z następnej, czwartej edycji Lotos Cup. Zaczynamy oczywiście standardowo na skoczni najmniejszej HS144. Trwa seria próbna, do której przygotowują się młodzi adepci skoków narciarskich. Pogoda jest bardzo ładna, słoneczna, nie wieje, także skoki powinny odbyć się bez żadnych większych komplikacji. Następnie przeniesiemy się na 70. No i tradycyjnie zakończone zostaną zawody dzisiejsze na największej tutaj skoczni, na 90. Z tym, że w międzyczasie będą też rozgrywane serie oceniane do kombinacji norweskiej. A w sumie w dniu jutrzejszym będzie finał, będą się tutaj w cyrku finałowe zawody Lotos Cup. Maciej Staszewski numerem 3. Siedemnaście i pół metra. Ponownie witamy, zmiana obiektu, przenieśliśmy się na obiekt HS77. Właśnie tak jak speaker zapowiedział, trwa seria próbna w Junior C w kategorii wiekowej. Na razie wszyscy się tu schodzą. Trenerzy puszczają skoczków, zawiewa lekko z tyłu, aczkolwiek jest to wiatr bardzo słabiutki. Dzisiaj mogą być ciekawe zawody właśnie na największej też skoczni. Przy sztucznym oświetleniu. Po upadku skoczka na serii próbnej na HS77 przerwano zawody i decyzja właśnie była taka, bo niestety pada bardzo gęsty śnieg. Teraz jest on drobniejszy, przyszła znowu mgła, no i zawody są przerwane o 16.15, rozpoczną się jednak, bo postanowiono. Jednak postanowiono też nie rozgrywać w dniu dzisiejszym skoków na HS106. No, po dosyć sporych trudach, no mgła przyszła jeszcze dodatkowo, no rozpoczęto serię próbną na HS77. Mamy nadzieję, że jakoś to zostanie rozegrane już teraz sprawnie. Ta pierwsza seria HS77. Jest spora mgła. Trenerzy muszą krzyczeć, żeby skoczkowie zauważyli i usłyszeli w ogóle, że mają startować. Pierwszy z nich oceniany skoczył 58,5 metra.